Co słychać u łagaty K, siedlczanki, która jest podejrzana o wyłudzenie kilkuset tysięcy złotych poprzez organizowanie zbiórek pieniędzy na leczenie choroby, której nigdy nie miała? Sąd zdecydował o przedłużeniu jej aresztu. Wciąż mogą się też zgłaszać osoby pokrzywdzone w jej sprawie. Więcej na ten temat w najnowszym wydaniu Tygodnika Siedleckiego na stronie dziesiątej. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem inwestora, to w przyszłym roku w dzielnicy przemysłowej Siedlec rozpocznie się budowa osiedla mieszkaniowego na ponad 1200 osób. Chodzi o teren przy ulicy Geodetu w podobnym stalchemaku. Wszystkie szczegóły poznacie w tekście Justyny Janusz stawiają na mieszkania. Właściciele sadów z powiatu Łosickiego już liczą straty: najpierw mrozy marcowe, potem przymrozki w kwietniu, a teraz susza. Już nie wierzą w rządowe obietnice pomocy. Na ten temat przeczytacie w artykule Mileny Celińskiej na stronie trzeciej.